Jo, cześć Manko, z tej strony Kebus, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o nadchodzącym Steam Summer Sale'u i jak mniej więcej się zachować, czy może mieć taki wpływ na rynek, no i generalnie wszystko co i jak. Także jeszcze przed rozpoczęciem odcinka zapraszam Was na stronę Skinsmanki, gdzie możecie wymienić swoje skiny No i tutaj z kodem Kebus lub po prostu z w opisie macie dodatkowe bonusy, także mega polecam oraz bonus do wpłaty, także naprawdę jakby jeżeli chcecie tradeować, to mega polecam tą stronę A my przechodzimy sobie do Senna odcineczka, czyli do tego e, generalnie do nadchodzącego Steam Summer Sale. E, kiedy zaczyna się Steam Summer Sale? E, no i tutaj macie dokładnie wszystko e, napisane na Steam DV e, za godzinę i 23. E, Twór za dzień i 23 godziny, czyli dokładnie za około 2 dni. Krótko mówiąc, zaczyna się 23. 20, e, 20. Czekajcie, 20. Tak, 23 o godzinie 19 naszego czasu. No tak jak możecie stąd to wywnioskować. Ale czy będzie miało to jakiś wpływ na rynek? Powiem tak, powiem wam szczerze, że. Jest drugie wydarzenie, które odgrywa jeszcze większą rolę na rynek. Jeśli mam być z wami szczery, Steam Summer Sale ma wpływ na rynek? Ale nie aż tak. Powiem, powiem tak, ceny skinów na pewno troszeczkę podropią. Generalnie w większość przedmiotów podropi w cenie, czyli po prostu będą tanieć, ale to nie będą spadki nagłe, to nie będą nagłe, to nie będą po prostu z dnia na dzień spadki w no załóżmy 30% rzędu, tylko to będą spadki naprawdę wykładające się powoli na wykresie, czyli na przykład no tutaj to jest trochę za szybko, generalnie no takie coś tylko na, na powiedzmy przeciągu dwóch miesięcy, miesiąca, miesiąca bardziej, no także generalnie wszystko będzie powoli sobie leciało w dół, ale też nie jakoś bardzo kolosalnie, wszystko... To będzie się odbywało z umiarem, no bo jednak Steam Summer Sale, okej, okay, fajnie gry na przecenie, ale nie każdy sprzedaje skiny, żeby kupować grę, pamiętajmy też o tym. E, więc generalnie to gdzieś tam sobie w cenie podropi, ale mówię, nie spodziewajcie się nagłych spadków, tylko wydłużone tendencje spadkowe, e, które będą powoli gdzieś tam sobie tą rolę odgrywały. Ehm... A co do tego wydarzenia, które wspomniałem na początku, które będzie miało na pewno większy wpływ na rynek, no tutaj mi chodziło o dziesięciolecie. Trochę połączę ten odcinek już z dziesięcioleciem, ale wplątuję w to dziesięciolecie, dlatego, że chcę rozwinąć temat, co może mieć wpływ na rynek. Generalnie, podczas dziesięciolecia są dwie opcje, zresztą ja to już mówiłem dużo razy. Generalnie, jeżeli. Jeżeli dziesięciolecie będzie naprawdę dobrze zrobione, wejdzie Source 2, wszystko pójdzie zgodnie z planem, to najprawdopodobniej ceny będą rosły. Ceny będą rosły, wszystkie przedmioty będą szły gdzieś tam sobie w górę. Oczywiście bez jakichś eventów, znaczy, że w sensie nie wliczając w to różnych tam paradoksalnych przedmiotów, dążę do tego, że jeżeli Valve naprawdę się przygotowało, i zrobi dobrą robotę, no to jest rzeczywiście szansa na fajne wzrosty. Jeżeli jednak Valve zawali i doda powiedzmy kapsułkę, to najprawdopodobniej nic się nie stanie na rynku. Zacznijmy od tego. Najprawdopodobniej nic na rynku się nie stanie. Aczkolwiek jestem zdania, że muszą dodać albo skrzynkę, e, albo. Albo właśnie coś z Orsem 2. No, powiem szczerze, że kapsuła to jest najgorszy, najgorszy, no najgorszy scenariusz, jeżeli o to chodzi. Kapsuła to jest najgorszy scenariusz. E, jeżeli będzie, będzie skrzynka, to to nie jest najgorszy scenariusz, dlatego że e, może wtedy klucz wypadnie z puli dropów i będziesz szło na tym zarobić. Także mniej więcej tak to się prezentuje. E, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. I co, to na tyle. Trzymajcie się i cześć.